uroczystym apelu, który odbył się na terenie jednostki, uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu, ościennych gmin, przedstawiciele środowisk artyleryjskich, kół i stowarzyszeń z Bolesławca i Zgorzelca, a także dyrektorzy i komendanci instytucji garnizonowych, na co dzień współpracujących z pułkiem. W tym roku święto wojsk rakietowych i artylerii zbiegło się z powrotem z misji w Kosowie żołnierzy 23. Śląskiego Pułku Artylerii, których oficjalnie powitano podczas apelu. Jeszcze raz Wam dziękuję za wkład pracy, za wytrwałość, a przede wszystkim za to, że te oznaki pułku, miasta, powiatu były eksponowane tam w każdym miejscu i przynieśliście tylko chlubę tym wszystkim, którzy na Was liczyli. Jeszcze raz Wam za to dziękuję. Uroczystość stanowiła okazję do podsumowania konkursów, które zorganizowano w związku ze Świętem Artylerii. Jednym z nich był coroczny konkurs o miano Mistrza Ognia Artyleryjskiego Pułku. W tym roku tytuł Mistrza Ognia wywalczył podporucznik Łukasz Lenart, a tytuł wicemistrza kapitan Łukasz Sołtyszewski. Rozegrano też turniej strzelecki o puchar dowódcy pułku. W turnieju tym indywidualnie zwyciężył plutonowy Łukasz Komosiński z batalionu logistycznego. Zespołowo bezkonkurencyjny był sztab pułku. Obchody święta były też okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Na stopień podpułkownika został mianowany major Stefan Bednarczyk, który obejmie dowodzenie dywizjonem dowodzenia, oraz kapitan Jarosław Biernacki, który pożegnał się z pułkiem i przeszedł na wyższe stanowisko służbowe w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Symbolicznym akcentem kończącym udział artylerzystów w misji w Kosowie było złożenie meldunku przez podpułkownika Jarosława Radzimierskiego. Pułkownik Radzimierski melduje zakończenie zadań mandatowych na teatrze przez żołnierzy 23. Śląskiego Pułku Artylerii oraz powrót do kraju. Po meldunku delegacja żołnierzy przekazała do sali tradycji flagi pułku, miasta i powiatu, które towarzyszyły żołnierzom w trakcie misji. Serdecznie dziękuję za dobrą współpracę jednostki z władzami powiatu. Składam serdeczne gratulacje nominowanym i odznaczonym z okazji Święta Artylerii, a także z okazji szczęśliwego powrotu 34. zmiany z Kosowa. Składam wszystkim serdeczne życzenia żołnierskiego szczęścia oraz tego wszystkiego, czego sobie można życzyć, będąc żołnierzem. Drodzy żołnierze, to co przekazaliśmy symbolicznie, nasze bolesławieckie i powiatowe symbole do Was, do Izby Tradycji, niechże będzie takim znakiem naszej przyszłej, dobrej współpracy. Jak pan pułkownik stwierdził, widać, że używane, ale nie zniszczone. Apelem pamięci uhonorowano artylerzystów, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę, i żołnierzy pułku, którzy odeszli na wieczną wartę. Na zakończenie delegacje środowisk artyleryjskich złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.